Chyba z skryptą do filmiku. Jak gówno zjadłeś, to z gówna jesteś zbudowany. To jest prawdą, bo jak chemię zjadłeś, to z chemii jesteś zbudowany. I jak napiłeś się wódki, to wódką śmierdzisz. Jak zjadłeś gluten, to ci się wytworzyły glutenomorfiny i opanowały twój mózg. Jak zjadłeś kazeinę, czyli mleczko i produkty mleczne, to się wytworzyły kazeomorfiny i one też opanowały twój mózg. I dlatego tak cudownie smakują wszystkie te białe, cudowne bułeczki. I informuję, że tak jak można wyjść z alkoholizmu, tak samo można wyjść z innych uzależnień. Wprawdzie na początku nie jest to bardzo proste, ponieważ chlebka się bardzo chce. Ale po jakimś czasie można dojść do tego, że najpyszniejsze tiramisu nie zastąpi ci. Najpyszniejsze tiramisu, to, które sprzedają w Rzymie, koło Koloseum, z boku Koloseum, nie, Panteonu, z boku Panteonu jest najsłynniejsze w Rzymie tiramisu. I nie ma pyszniejszego na świecie. Ale jeżeli wyjdziesz z uzależnienia, to bardziej ci może smakować koktajl robiony z pomarańczy i pietruszki. Coś pysznego polecam. Taki koktajl po godzinie stania zamienia się w galaretkę, w zieloną galaretkę o smaku ambrozji. Zrób sobie, spróbuj. Jeżeli nie zachwycisz się, to znaczy, że jesteś uzależniony od glutenu.